Fabuła Sons of the Forest rozpoczyna się, kiedy nasz główny bohater wraz ze swoją ekipą przylatują na wyspę. Są oni zatrudnieni przez firmę Puff Corps, a przylatują tutaj w jednym prostym celu. Odnaleźć zaginionego miliardera Edwarda Paftona, a także jego również zaginioną żonę Barbarę, a także córkę Virginię. Wszyscy zaginęli około 31 tygodni wcześniej, czyli plus minus 7 miesięcy przed przylotem naszego bohatera na wyspę. Jak wspomniałem, został zatrudniony przez Puff Corps, czyli przez firmę należącą do zaginionego miliardera. Jest on członkiem jednego z dwóch małych zespołów. O samym protagoniście niestety zbyt wiele nie wiadomo, poza tym, że walczy z demonami. Jak mówi jego piękna dziara na przedramieniu. I oczywiście już w tym momencie wszyscy możecie się spodziewać, że jeżeli jakakolwiek gra zaczyna się w ten sposób, to helikopter zaraz zostanie strącony już został strącony. Tak więc oba helikoptery Puff Corps zostają strącone przez nieznanego bądź nieznanych napastników. No i w ten właśnie sposób rozpoczyna się fabuła Sons of the Forest. Także cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym w roboczym stroju zajmiemy się wyjaśnieniem fabuły Sons of the Forest od samego początku do samego końca, na tyle na ile pozwala nam wersja z Early Accessu. Zapewne w przyszłości jeszcze jakieś rzeczy do tej fabuły zostaną dodane, ale teraz cieszymy się tym, co mamy i wyjaśniajmy to, co mamy, a mamy całkiem sporo. Także więc nim zaczniemy, zostaw suma na kanale, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów, jesteśmy naprawdę coraz bliżej i być może uda nam się to zrobić do moich urodzin 19 kwietnia, niestety już 18. No, postarajmy się chociaż. Zostaw też kciuka w górę na dobry początek, oczywiście, jeśli chcesz, a także wpadnij na mojego TikToka i Instagrama, bo tam całkiem ciekawe rzeczy się dzieją, a tymczasem myślę, że możemy wracać na naszą wyspę, więc zobaczmy, co tam dalej się działo. Po rozbiciu się helikoptera, bohater budzi się i spotyka nowo poznaną osobę, nowego NPC-ta w grze, który nie będzie zbyt mile nastawiony. Otóż jest to tajemnicza osoba, o której nie wiemy totalnie zupełnie nic, a jedynym charakterystycznym jej elementem jest to, że nosi srebrny kombinezon czy coś. Osoba ta na samym początku celuje bohaterowi prosto w twarz, ale później rozmyśla się i po prostu uderza go kolbą. Kolbą? No ogólnie pistoletem go uderza. Niedługo później bohater budzi się ponownie i wówczas rozpoczyna się jego przygoda na wyspie. Ale właściwie jakiej wyspie? Niestety nie znamy jej nazwy, wiemy na pewno, że jest to inna wyspa niż ta, którą widzieliśmy w pierwszym The Forestie. Znana natomiast jest nam jej historia, a przynajmniej jej część. Otóż wspomniana wcześniej zamożna rodzina Paftonów zakupiła tę wyspę i niejako przekształciła ją w miejsce wypoczynku z luksusowymi bunkrami dla nielicznych osób. Oczywiście tych, którzy mają sporo hajsu. A przykładem jednego z takowych bunkrów jest ten znany jako Hollow Springs. Możemy go obejrzeć na pewnej broszurze, a także w jednej z jaskiń, które możemy zwiedzić na wyspie. Jest to kolejny ekskluzywny, luksusowy bunkier, który nawet możesz skustomizować własnoręcznie. No i ogólnie całkiem spornie pomysł. Co więcej, sporo wcześniej sama wyspa była obiektem licytacji pomiędzy Puff Corps a Saharo. Korporacją znaną z pierwszego The Foresta, która narobiła sporego bajzru na wyspie z jedynki, więc w sumie to bardzo dobrze, że wyspa ostatecznie trafiła do Puff Corp. Jednakże nawet mimo to, coś poszło nie tak. Rodzinka miliarderów tajemniczo zaginęła i w taki oto sposób powracamy do obecnego stanu rzeczy, kiedy bohater nagle budzi się na wyspie. I tego to rozpoczyna się pierwszy dzień, a co za tym idzie także w przyszłości drugi, trzeci, czwarty, no i tak dalej. W każdym razie, bohater nie będzie eksplorował wyspy w pojedynkę, bowiem będzie miał swojego ziomko do usług, niejakiego Kelvina, który w wyniku katastrofy stracił słuch. Wobec tego bohater będzie się z nim porozumiewał za pomocą kartek. Ej, swoją drogą, wy też to widzicie? Gościu rozbija się w lesie. Helikopterem. W lesie. Gigantyczny las. A co więcej, ma nawet notatnik i wszędzie rozwiesza kartki. Tak jakby. Czy to nie jest origin pewnej strasznej, starej, dobrej postaci z creepypasty? Nie, to nie ma sensu. Tak więc tutaj rozpoczyna się przygoda. Bohater będzie przeżywać kolejne przygody na przestrzeni najbliższych kilku sezonów, najprawdopodobniej trzech, w trakcie których zbuduje sobie bazę, domek, będzie walczył z kanibalami, zbierał kolejne itemki, no ale tutaj nie ma za wiele fabuły, więc może przejdźmy do dania głównego. Jeżeli bohater postawił już swoją bazę na wyspie, no to raczej powinien przejść się do kilku punktów na jego GPS-ie, które jakoś pchną tą fabułę do przodu, albo przynajmniej dadzą mu szansę, by poznać to, co wcześniej działo się na wyspie, a trochę tego będzie. Tak więc przykładowo w trakcie swojej przygody bohater będzie odkrywał kolejne schrony stworzone przez Puff Corps na wyspie,
albo chociaż będzie odnajdywał punkty, gdzie to znajdować będą się zmarli agenci PAFCORP, co krócej mówiąc oznacza, że raczej nie jest to pierwsza grupa, która została tutaj wysłana. W każdym razie w trakcie pobytu na wyspie bohater zapozna wielu interesujących i bardzo, bardzo dobrych przyjaciół, takich jak różnego rodzaju mutanty czy kanibale z przeróżnych plemion. Generalnie na ten moment jest ich kilka rodzajów, albo dobra, niech będzie kilka plemion kanibali, a także kilka ras mutantów, ale pozwólcie, że temu będzie poświęcony już oddzielny film. Tutaj skupmy się tylko i wyłącznie na fabule, więc może możecie czegoś wyczekiwać fajnego. Jednakże, żeby na szybko wspomnieć coś o jak i jednych, tak i drugich, w trakcie eksploracji wyspy bohater napotka chociażby kanibali w maskach, a co do mutantów, chociażby wymienić można te znane jako demony, które charakteryzują się tym, że będą spieprzać jak będziesz mieć w ręce krzyż albo krucyfiks. No może nie tyle co spieprzać, co będą po prostu płonąć na jego widok. No a tak swoją drogą w trakcie eksploracji bohater także natrafi na kilka interesujących itemów, w tym chociażby właśnie krucyfiks albo łopatę, która będzie bardzo ważna, żeby w ogóle miał cokolwiek zrobić na tej wyspie. Jednakże w międzyczasie także napotka kogoś bardziej przyjaznego, czyli kobietę, mającą 3 ręce i 3 nogi, która na widok naszej postaci będzie po prostu uciekać, a jest to nikt inny jak Virginia Pafton, którą bohater trochę dokładnie pozna trochę później. Przykładowo wiele mutantów ukrywa się w jaskiniach, gdzie chociażby można znaleźć rudy złota, ale właściwie skąd wzięły się mutanty na wyspie? Na to pytanie odpowiedź bohater odnajduje w pewnym bunkrze, do którego dostaje się na przestrzeni gry. Mam szansę obejrzeć nagranie z kamer bezpieczeństwa, które zarejestrowane zostało prawdopodobnie jakoś 31 tygodni wcześniej, na którym to najprawdopodobniej widzimy mieszkańców tutejszych bunkrów, którzy w momencie zamieniają się w mutantów. Co więcej, zresztą w tym samym pomieszczeniu protagonista odnajduje kartę Virginii, którą tak jakby udało mu się już wcześniej poznać. A jeżeli byliście ciekawi, co tak naprawdę stało się z Edwardem Paftonem i czy jego zaginięcie ma jakikolwiek związek właśnie z tymi wydarzeniami, z tym incydentem, kiedy nagle ludzie z miejsca zmienili się w mutantów, to mam dla was pewną informację, tak, ma to związek. Ponieważ w jeszcze innym pomieszczeniu bohater odnajduje pewien stół, gdzie miejsce miała jakaś swego rodzaju impreza albo spotkanie. Dobra, impreza źle brzmi, jakiś obiad firmowy najpewniej. Przy stole najpewniej widzimy wiele ważnych osobistości dla tego miejsca, w tym m.in. Edwarda Paftona. Haczyk natomiast taki, że oni wszyscy zamienili się w mutanty, które już nie żyją. Tak więc siłą rzeczy Edwarda Paftona już nie będzie się dało uratować. Warto tutaj wspomnieć, że Virginia nadal żyje i tego możemy być pewni, ponieważ bohater spotkał ją już wcześniej, no albo dopiero spotkał, w zależności od tego, w jakim tempie kto przechodzi grę. Natomiast puste również jest krzesło Barbary Pafton, wobec tego nie widzimy jej ciała, więc nie wiadomo, czy ta zginęła, czy jeszcze nie zginęła, czy być może gdzieś tutaj jeszcze sobie chodzi po mapie. Inną rzeczą, która jest warta uwagi w tym pomieszczeniu, jest pewien magazyn, który mówi o nowym, niesamowitym metalu, który znajduje się właśnie na wyspie. Jest to wspomniana wcześniej ruda złota, która okazała się nie być rudą złota, tylko rudą nowego, niesamowitego metalu, który został zaobserwowany w jaskiniach na tajemniczej wyspie. Wobec tego, czyżby to właśnie dlatego PAFCORP przyleciał na wyspę? No, tak jakby rzeczywiście o to chodzi. No i dowiadujemy się o tym z pewnego maila wysłanego przez jednego z pracowników PAFCORP, gdzie informuje, że to właśnie po to tutaj przyjechali. Tego szukają. No i z całą pewnością nie jest to jakaś tam przypadkowa rzecz dla fabuły, a faktycznie ma to jakiś głębszy związek, a głównie z artefaktami z The Foresta i z Sons of the Forest. Pewnie już ten jeden znacie. W takiej oto sytuacji przed bohaterem stoi jeszcze kilka innych bunkrów PAFCORP, do których wypadałoby się wybrać i to zresztą bohater robi, dostając się do tego jednego wyjątkowego, w którym miejsce ma cutscenka, jedyna taka większa w grze, poza początkiem i końcem. Tak więc bohater wchodzi do jednego z korytarzy, gdzie miejsce ma walka pomiędzy pewnym młodym mężczyzną, a także jakimś kolejnym gigantycznym mutantem, który strzela płodami. Ktoś tu chyba zagrał w South Park Kijek Prawdy, I think. W każdym razie bohater rusza na potwora i zostaje szybko powalony. A młody mężczyzna właśnie naparzający się z potworem to nikt inny jak Timmy LeBlanc, czyli ziomek znany jeszcze z pierwszego The Foresta. O tym zaraz, ponieważ chwilę później na miejscu pojawia się jeszcze inna postać, która dość szybko opisuje swoją relację względem Timiego. Tak jest, jest to jego ojciec Eric LeBlanc, znany również z pierwszego The Foresta. Zasadniczo miałem już przypomnieć wam całą tę historię, jednakże na miejscu pojawia się ponownie tajemnicza postać w srebrnej kurtce, czy tam kombinezonie,
która postrzela Erika, a bohater zostaje zaatakowany przez gigantycznego mutanta, po czym traci przytomność. Okej, teraz mamy chwilę wytchnienia. Tak więc wiele lat wcześniej, chwilę temu postrzelony Erik LeBlanc leciał wraz ze swoim synem Timim samolotem, jednakże ten samolot rozbił się na innej tajemniczej wyspie. Tam też Timmy został porwany przez czerwonego Hannibala, znanego również jako dr Matthew Cross, który planował poświęcić życie Timmy'ego, żeby uratować swoją córkę Megan. Erik w tym czasie robił prawie dokładnie to samo, nie to samo. Co bohater Sons of the Forest? W międzyczasie dowiadując się, że na wyspie przeprowadzane były eksperymenty na artefaktach, a także na ludziach przez firmę czy tam korporację Sahara. Później były mutanty, później kanibale, później Timmy'ego udało się uratować, Megan natomiast nie udało się uratować. Później obojgu udało się uciec z wyspy i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Nie do końca. Ponieważ Timmy tak naprawdę umarł i został wskrzeszony na wyspie przez inny artefakt, to z kolei spowodowało pewne skutki uboczne. Takie chociażby to, że w Timmy'im coś zaczęło żyć. Coś. A sam od czasu do czasu miewał pewne ataki. Timmy wrócił do domu z blizną na twarzy, wywołaną właśnie poprzez eksperymenty z artefaktami, czyli jego śmierć i wskrzeszenie tak naprawdę. A co więcej, zyskał gigantyczną fascynację różnymi światami i rzeczywistościami równoległymi, które także mają swój związek z artefaktami z pierwszego The Foresta. Później napisał na ten temat książkę, którą jesteśmy w stanie znaleźć w Sons of the Forest, która okazała się być pewnym sprawdzonym źródłem w tym temacie. W każdym razie, wracając do teraźniejszości, bohater budzi się i okazuje się, że nie może już przejść przez drzwi, którędy tymi... Bohater budzi się i okazuje się, że nie może już wejść tymi samymi drzwiami, którymi dostał się do tego miejsca. Wobec tego musi wracać naokoło, trochę więcej niż dwóch. Jest to mianowicie wymiana zdań pomiędzy Hectorem a Jacksonem. Ten pierwszy prawdopodobnie pod przykrywką został wysłany na wyspę z pierwszego The Foresta w celu zdobycia informacji na temat artefaktów, a następnie wysłania tych informacji do Jacksona. Prawdopodobnie to właśnie w ten sposób PuffCorp dowiedziało się na temat istnienia niejakiej kostki albo sześcianu. A mając tu ogólny fakt, że tajemniczy sześcian jest w jakimś stopniu połączony z artefaktami jeszcze z tamtej wyspy, a co więcej znajduje się na wyspie, która jest bądź była wówczas w posiadaniu PuffCorp, oczywistym było, że będzie to obiekt zainteresowania korporacji, a sam sześcian miał być ukryty gdzieś głęboko w jaskiniach ciągnących się po wyspie. Warto również wspomnieć, że artefakty opisane dla Jacksona są tak naprawdę tymi, które pełnią kluczową rolę w fabule pierwszego The Foresta. Po drodze bohater natrafia także i na kilka innych wydrukowanych e-maili, które wprost opowiadają o tajemniczej kostce, w tym jeden z nich opisuje ją jako coś, co powoduje chwilową zamianę wymiarów. Z kolei jeszcze inny mail sugeruje, że bezpieczny będziesz tylko w kostce, ale dlaczego i kiedy? Po drodze bohater natrafia również na pewną złotą zbroję, która po prostu będzie później ważna. I to tyle. Swoją drogą, pamiętacie jeszcze Virginię? Jeśli tak, to dobrze, bo bohaterowi po drodze udaje się jakoś tam z nią zaprzyjaźnić, a jakby co, to ma ona kilka fajnych skillsów, mianowicie potrafi tańczyć i jednocześnie naparzać z broni kilku naraz, bo ma trzy ręce. Nice. I po wyjściu z tego bunkra, no za bardzo raczej nie ma już co robić w grze, jeżeli ogarnąłeś wszystkie inne i tak dalej, to teraz zostało tylko i wyłącznie zakończenie, tak więc bohaterowi pozostało już tylko i wyłącznie zbadać ostatni bunkier, do którego potrzebuje wszystkich kart dostępu. Kiedy udaje mu się wejść do bunkra, zostaje kilka interesujących pomieszczeń. Jedno z nich, które jest, że tak to ujmę, opcjonalne, wydaje się być całkiem ważne dla fabuły. Jest to mianowicie pokój małej dziewczynki, gdzie znajduje się, że tak to ujmę, drążek do nauki baletu. Nie wiem, jak to się nazywa. No i chodzi w tym wszystkim po prostu o to, że jest to pokój Virginii. Ot tyle. Ponadto sam bunkier wydaje się być naprawdę super luksusową, fajną chatą i najprawdopodobniej, albo i na pewno, należał do rodzinki Paftonów i to właśnie oni mieszkali w tym miejscu, póki nie doszło do jakiegoś większego incydentu. Co więcej, wnętrze bunkra wypełnione jest jakimiś obrazami, przedstawiającymi właśnie mityczną złotą kostkę, złoty sześcian. Zasadniczo jest tutaj kilka obrazów, które przedstawiają kostkę i najprościej mówiąc pokazują one, że świat i otoczenie cały czas się zmieniają, ale kostka cały czas pozostaje taka sama i cały czas prawdopodobnie w tym samym miejscu i widać, że jest to jakieś takie bardzo święte wszystko i w ogóle. Ogólnie fajna chata, fajnie to wszystko powykończali, gdyby nie fakt, że mają wielką dziurę w ścianie w łazience, która prowadzi do pewnych złotych drzwi, które otworzyć można tylko i wyłącznie za pomocą niespodzianka złotego kostiumu z poprzedniego bunkra. Tak więc bohater zakłada go i otwiera drzwi. Warto również wspomnieć, że po drodze odnajduje pewną kartkę, która na pierwszy rzut oka nie mówi zbyt wiele, mianowicie, że krzyż czy tam krucyfiks spala demony.
No i za chwilę bohater poznaje te demony właśnie za złotymi drzwiami i walczyć z nimi może tylko i wyłącznie za pomocą krzyża, który je spala. Swoją drogą jest to całkiem zabawne, bo przypomina mi się pierwsze Call of Juarez, gdzie mogłeś po prostu naparzać wtypków cytatami z Biblii. Tak więc bohater walczy z demonami za pomocą krzyża, a jednocześnie przechodzi przez jakiś minecraftowy Nether, tylko że w deforeście. Ostatecznie po przejściu kawałka Netheru dochodzi do miejsca ostatniej cutscenki w grze, a także zakończenia, które już wcześniej opisałem, ale zrobię to ponownie. Tak więc bohater odnajduje mityczną złotą kostkę, a tuż przed nią stoi Timmy z laptopem, który odlicza do jakiegoś ważnego momentu. W tym momencie warto wspomnieć o pewnej notatce, którą niestety pominąłem w poprzednim filmie, bo nie wiedziałem o jej istnieniu, która mniej więcej pokazuje, jak właściwie kostka funkcjonuje i co ile dochodzi do wielkiego boom. Mianowicie kostka uaktywnia się co 8 cykli, a z tej samej notatki okazuje się, że jeden cykl to dokładnie 29 lub 30 dni. I pamiętacie o tym, co powiedziałem wcześniej, że Paftonowie zaginęli 7 miesięcy temu? Tak jest, wobec tego wychodzi na to, że wielki incydent na wyspie miał miejsce właśnie, kiedy zakończył się poprzedni cykl i kiedy kostka uaktywniła się ponownie. To właśnie wtedy doszło do tragedii, to właśnie wtedy ludzie pozmieniali się w mutantów, w tym sam Edward Pafton, i to wtedy wyspa ze spokojnej, bunkrowatej przestrzeni zamieniła się, no, w typowego deforesta. Teraz od tamtej pory mija właśnie 7 miesięcy plus około miesiąca, kiedy bohater znajduje się na wyspie i wówczas cykl uruchamia się ponownie. W każdym razie bohater wraz z tymi wchodzą do kostki, a tuż za nimi zupełnie z dupy pojawia się Virginia z Calvinem, a goni ich osoba, tajemnicza osoba z samego początku gry, której jednak nie udaje wejść do kostki. Samo odliczanie powoli dobiega końca, a kiedy tak też się już dzieje, Timmy na moment klonuje się, a jedna ściana kostki znika, a tam pojawia się zupełnie inny wymiar. Wówczas miejsce ma chwilowa zamiana wymiarów i wówczas jestem w stanie zobaczyć jakieś futurystyczne, tajemnicze miasto, które też po chwili nagle znika, kostka otwiera się i okazuje się, że tajemnicza osoba z początku zamieniła się w kolejnego mutanta, ponieważ właśnie zakończył się kolejny cykl, a kostka uaktywniła się ponownie. Ale czy jest tutaj coś, co nieświadomie pominąłem w trakcie robienia tamtego filmu? Ano, jeszcze jak. Otóż po internecie krąży mega ciekawa teoria. Właśnie odnośnie obecności Timiego i Erika w tym miejscu i właściwie po co Timmy przyszedł do kostki, jaki miał w tym wszystkim cel. Ano, spójrzcie na to, czy kiedykolwiek grając wy, bądź oglądając Sons of the Forest, zadaliście sobie pytanie, co Erik i Timmy właściwie robią na wyspie i w jakim celu tutaj przyjechali, albo przylecieli, no przylecieli prędzej. Ano, spójrzcie tylko na to, od kiedy Timmy został wskrzeszony w pierwszym deforeście, w końcowych etapach gry widzieliśmy, że pociągnęło to za sobą szereg skutków ubocznych, takich jak to, albo to. Timmy w cudzysłowie zaczął na coś chorować, a dokładniej najprawdopodobniej coś zaczęło żyć wewnątrz niego. Najprawdopodobniej były to jakieś jego inne wersje, być może z innych wszechświatów równoległych. I to właśnie dlatego zaczął tak bardzo interesować się tym tematem. Wkrótce również zainteresował się drugą wyspą, tutaj określoną mianem Site 2. Dowiedział się, że to właśnie tutaj znajduje się kostka, która być może uleczy go z tego wszystkiego. I właśnie w tym celu wybrał się na wyspę. Być może tajemnicza osoba w srebrnej kamizelce to tak naprawdę jakiś agent Sahary czy coś, który ruszył za nimi, no nie wiem. To jest mega bezsensowna postać w ogóle, ale może kiedyś dorobią temu komuś jakiś background czy coś. W każdym razie wychodziłoby na to, że Timmy z Erikiem pojawili się w tym miejscu tylko po to, żeby Timmy mógł wyleczyć swoje dolegliwości związane z jego wskrzeszeniem na tamtej wyspie i w sumie trzymałoby się to kupy, ale poczekamy, aż coś być może to potwierdzi. W każdym razie. W tym momencie gra dobiega końca. Bohaterowie wychodzą i stoją przed helikopterem. Tutaj bohater ma wybór. Albo odleci z Erikiem, Timmym i swoimi ziomalami, albo zostanie na wyspie ze swoimi ziomalami, o ile ich wcześniej nie zabił, bo tak, takowa opcja też występuje w grze. I dalej będzie odkrywać tajemnice wyspy i tajemnice tajemniczej kostki, ale wiecie co, powiedzmy, że on sobie odleciał, a może kiedyś wróci na tę wyspę, jak wyjdzie kolejna aktualizacja. No i tak jest, propos Sons of the Forest to by było na tyle, aczkolwiek wciąż, propos tego świata, cały czas mamy bardzo sporo pytań, na które pewnie odpowiedzi poznamy może kiedyś. No i na ten moment to jest już cała fabuła Sons of the Forest. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie i czy zgadzacie się z moją interpretacją co niektórych rzeczy, która co prawda została zaczerpnięta ze zdań co niektórych innych osób w internecie, ale napiszcie swoje przemyślenia w pewnych kwestiach. Ja tymczasem będę się żegnał, myślę, że będziemy w kolejnych filmach, zostaw suba, a także kciuka w górę pod tym filmem, jakby ten film się spodobał i wpadnij jeszcze do tego TikToka, Instagrama, linki macie w opisie tego filmu. Proszę, trzymajcie się, mówi do was Mondar, miłego dziękuję, wszystkim życzę, siemano i cześć.